Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne rozgrywki w Speedrunie. I myślę, że zagram sobie do 10 pierwszych porażek. Na razie mamy ranking 850. Postaram się tłumaczyć, co jak gram na 10 minut. Wyszukuję zawodnika i będę starał się grać różne debiuty. Jeszcze chyba partii angielskiej nie grałem, więc zagramy sobie posunięcie C4. Widzimy D5, przeciwnik odpowiedział, więc jak ja od, sobie odbiję, od razu odbiję hetmanem, to wyprowadzę sobie skoczka z tempem. No więc mi się to raczej kalkuluje. E, Okej, okay, Hetman na D5, skoczek C3, od razu sobie atakujemy stępem Hetmana. Dzięki temu mamy figurę wyprowadzoną. No i myślę, że. Zdrowy ruch D4, pozwalający tutaj e, oczywiście wyprowadzić gońca, pionek zawsze w centrum się dobrze zachowuje, za chwilę będę miał plan zagrać skoczkiem na F3, przeciwnik gra E6, no najlepsze to posunięcie raczej nie jest w tym momencie, to znaczy ciężko teraz mi powiedzieć co jest najlepsze, ale przede wszystkim jest blokada dla gońca i to e, tutaj trzeba by wziąć to pod uwagę, no skoczek F3 mogę zagrać, mogę zagrać sobie E4 od razu z tempem, żeby mieć... E, no, zagramy sobie E4. Skoczek F3 to jest chyba równorzędne zagranie Centrum sobie już uzyskaliśmy bez żadnego wysiłku. Goniec na B4 związanie. Jak zagram Hetmanem na A4, dam szacha to on się może zasłonić skoczkiem. Jeżeli się nie zasłoni, to zdobędę figurę. Zobaczymy, czy na tym etapie przeciwnik dostrzeże tę opcję, żeby zagrać tutaj skoczkiem na C6. Myślę, że tak. A jeżeli nie, to po prostu zdejmę sobie figurę, a skoczek na C6 nie pozwoli przede wszystkim zagrać w przyszłości pionkiem na C5. Więc tu zagrał skoczek, OK. Skoczek na f3, jak tutaj zbija skoczek, no nie może zbić skoczek, przepraszam, bo jest cały czas związanie, więc trzeba pilnować tego pionka, za chwilę sobie zagram gońcem na e3, mogę też zagrać gońcem na g5 za moment, jeżeli będzie zagranie skoczek f6, to też jest jakaś opcja, tutaj d5 nie działało na pewno, bo to się wszystko broni, na związaniu jest skoczek, więc trzeba bardzo uważać, tutaj Hetman na końcu odbija na d5, więc D d5 nie biorę pod uwagę jeszcze. Na pewno jakiś tutaj ruch typu goniec G5, goniec E3 wezmę pod uwagę. Mogę też zastosować goniec B5. Ciekawy plan, żeby spróbować zbić skoczka, a potem zbić gońca. Tylko widzimy, Hetman zagrał i broni tego gońca. Więc ja tego Hetmana pogonie Zmienia mi się trochę koncepcja gry. Jak zagra Hetmanem na E7, no to skoczek będzie miał słabe wyjścia. Na E7 nie będzie mógł zagrać. A przypuszczam, że Hetman chce bronić po prostu gońca. Właśnie. Więc teraz, może goniec G5, dostanę F6, bicie, bicie pionkiem, będę musiał odejść. Gońcem. Nie za bardzo mi się to kalkuluje, ale zagram goniec B5. Będę miał przygotowaną za chwilę Roszadę. Goniec D7. No muszę powiedzieć, że jak na ten ranking przeciwnika, on gra dobrze. On gra całkiem sensownie sporo zaczyna widzieć i to jest ok Dobra, myślę, że zrobimy roszadę i problemy rozwojowe znikają w jednej sekundzie tutaj A6 jest ruchem, który może mi odpędzić gońca, ale zauważmy, że ja też tego gońcem, tym gońcem nie będę musiał uciekać, bo tutaj będzie wisiała jeszcze wieża, więc mogę mieć to tempo, bicie gońca bicie skoczka, dobra, odbijam, pionki się świetnie złączyły i przy okazji tutaj jest bardzo świetny ruch bardzo dobry ruch, goniec na A3 po tej diagonali A3, F8 będę mógł robić, no fantastyczne rzeczy, ten goniec przede wszystkim będzie tutaj bardzo, bardzo silny no, i teraz zastanawiam się, co może zagrać przeciwnik, jak chce zagrać przeciwnik. Tutaj tak patrzę taktyczne rzeczy się nie dzieją. Bicie na E5 nie działa, bo mogę po prostu odbić. Tutaj Hetman trzyma gońca, więc goniec nie zbije mi tak łatwo. Ok, posunięcie F6. Tutaj gramy goniec A3. Od razu odpędzamy Hetmana. Hetman prawdopodobnie ucieknie na F7. No, i się muszę zastanowić, czy. Nie zbić tu i zagrać wieża E1 Ewentualnie jeszcze może od razu wieża E1 Jak on odbije, odbije Myślę, że zagram wieża E1 W myśl, w zasadzie Wszystkie figury wchodzą do gry To jest dosyć istotne w szachach, żeby grać wszystkimi figurami Jeżeli mamy okazję, no to staramy się Oczywiście grać Każdą figurą, wtedy jest większa siła Natarcia na przeciwnika, no dobra Jest bicie na E5 i teraz pytanie jest takie Czy ja mam tutaj zbić czy może zagrać jeszcze inaczej? Może w ogóle odbić pionkiem? Odbiję pionkiem. Zamknę sobie oczywiście wieżę, ale otworzę sobie kolejną linię, która może mi tutaj dobrze podziałać. Może mi się coś takiego, żeby zagrać wieżą na d1 i spróbować zbić, zagrać skoczkiem na d4 i uderzyć mocno w skoczka na c6, ale może to być nieco wolne. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, więc po prostu zagram sobie tak i będę tutaj straszył przeciwnika. A widzimy, skoczek na B8 ruszył. Chce mi wymienić tutaj gońca. Dobra, wzmocnimy tutaj linię na D. I zobaczcie, tutaj moje figury grają wszystkie bardzo aktywnie, a figury przeciwnika, mówię tutaj o skoczkach, o wieżach, nie grają jeszcze w ogóle, więc tutaj możemy wnioskować, że przewaga białych jest duża. Ok, C6 zostało zagrane. Ja myślę, koniec F1 to jest też takie czasami dobre posunięcie chowające gońca, on oczywiście strzela już pod diagonali. To jest na pewno dobre miejsce dla gońca w takim, ta, w takim wypadku. Bardzo słabe czarne pola w obozie przeciwnika, więc pora to jakoś wykorzystać. Widzę taki plan hetman B4 z atakiem, a przy okazji tutaj będę chciał dać mata na F8, grając na przykład skoczkiem na G5, jak hetman ucieknie, Dobra, Hetman B4, z atakiem na to jest jedno. A za chwilę będę chciał zagrać z na G5. Hetman jak ucieknie, to próbujemy dać Mata na polu E7. Jest taka opcja jest taka opcja, b5 zostało zagrane, dobra, skoczek g5 i pierwsza myśl pewnie przeciwnika, gdzie uciekać hetmanem tutaj, tutaj jest jeszcze opcja e, zagrania a5 na hetmana, żeby wtrącić posunięcie, ale wtedy hetman na przykład na pole d6, cały czas kontroluje ten punkt e7, który, y, w którym no właśnie, widzimy hetman f5 i daje tutaj pięknego mata na e7 królowi no dobrze, y, mamy zwycięstwo, lecimy dalej, nowa partia Szukamy kolejnego zawodnika. Znowu białe. Dobrze. No to teraz może po prostu ruch E4, czyli najczęściej grywane posunięcie. Posunięcie E5. Gambit królewski już grałem. No to zagramy sobie w skoczek F3. Zobaczymy, jak odpowie przeciwnik. Dobra, skoczek C6 i chyba zagramy sobie Gambit szkocki, jest to dosyć popularny gambit szkocki, znaczy popularny, jest grywany dosyć często gambit albo po prostu partię szkocką, bo jak przeciwnik tu zbije, no to ja mogę zbić, jest partia szkocka, a gambit będzie polegał na tym, że ja zostawiam pionka, wyprowadzam szybko figurę, żeby próbować uderzać w punkt F7, o widzimy i przeciwnik gra H6, żeby już nie wpuścić tego skoczka, na G5, czyli to jest taki typowy objaw osoby początkującej, oczywiście tutaj bez urazy, no ale takie są po prostu ruchy na tym poziomie często, więc to daje mi możliwość zrobienia szybko roszady, tutaj takim zagraniem też jest goniec na B4, wtedy mam C3, wtedy gambitowo by się to dobrze potoczyło, ale schowam. Tutaj po prostu króla, e, i będę zajmował się dalszą grą pod tytułem C3. Może Hetman D5 z opcją dania mata, ewentualnie C3, Hetman B3, coś takiego, tylko muszę uważać na skoczka A5. Co, czasami takie rzeczy się dzieją, ale to jeszcze jest y, za daleko, żeby o tym myśleć, ale już coś tutaj trzeba takiego kombinować. Skoczek F6 no to nie może być dobry ruch z uwagi na E5, i ja tego skoczka już tutaj męczę. Oczywiście skoczek na E4 może zagrać, ale wieża E1 i skoczek ma problemy, bo jak zagra D5, ja zbiję w przelocie i tutaj będzie związanie. Wieża E1 zdecydowanie i skoczek ma problemy. Tutaj skoczek musi zagrać na pole C5. Widzimy mały taniec skoczka z F6 z E4 na C5 i na E6. Jest to jakaś opcja, żeby się twardo bronić w tej sytuacji. No, ale widzimy, skoczek zagrał inaczej, też na e6 będzie chciał pewnie zagrać. Pytanie, czy zbić? No, raczej nie chcę tego zbić, bo tu tworzę Jerzy, nie chcę za bardzo tego zrobić. Wolę chyba zbić na d4. Jeżeli skoczek zbija, to ja oczywiście zbijam hetmanem, potem będę planować grać f4 i F5, żeby tego skoczka odpędzić. Dobra, mamy takie ruchy. Skoczek E6, oczywiście istnieje posunięcie, ale już zauważam, zobaczcie, na yy, w rankingu około 1000 zawodnicy. Taktycznie, jakby trochę widzieli więcej. Oj, to nie jest dobry ruch. Zobaczcie, bije tutaj pionka i daje szacha przeciwnikowi. Także w tej sytuacji, mogę po prostu zdobyć tylko pionka. Ale może to z jednej strony jest dobre posunięcie, bo czarne wtedy mają jakieś tam opcje gry figurowej. Jak skoczek się zasłoni, czy goniec, mogę stać, próbować stać w miejscu. Aha, poczekajcie, to nie jest takie typowe zdobycie pionka, bo ja nie mogę zbić na C7 przecież, bo ginie mi. Hetman, mogę zastosować. Aha, dobra. Zniszczymy obrońcę na polu G5 i uderzymy w E6. To będzie chyba dobry strzał, na pewno to jest dobry strzał, bo wtedy mogę uderzyć od razu w gońca, jak odbicie to wieża, no i tutaj się robi już bardzo gorąco przeciwnikowi, więc myślę, że to będzie do, działało dobrze. W tym wypadku, czyli wykorzystanie błędów przeciwnika w tym momencie, dobra. I tutaj bijemy gońcem. Jeszcze tak się zastanawiam, czy wieżą jest dobre, ale nie, chyba jest gońcem lepsze. Po prostu po odbiciu zbija wieża. Ciężkie figury wchodzą do akcji. Król będzie miał problem. Król będzie miał problem. Jeżeli pójdzie tutaj, to ja zbijam tu z szachem i dalej męczę króla. Zwyczajnie brakuje mi jeszcze oczywiście skoczka w ataku, ale gdy nadarzyła się okazja no to próbuje przeciwnika atakować od razu. Jeżeli zagra król na f7, to ja już mam zaplanowany ruch hetman d5 i ta wieża z odsłony może nieźle sobie podziałać. Król będzie miał spore kłopoty. No i tak tak poszło. Tutaj hetman d5, jeszcze biorę pod uwagę hetman d5 c6, ale wtedy jest podwójny szach, podwójne jakieś prawie maty. Chyba że coś tutaj lepszego znajdę. Może hetman. Nie, no chyba hetman d5. Po prostu hetman d5. I nie można odbić pionka, bo odbijam zawsze tu z szachem. Także taktyka działa na moją korzyść w tym momencie. I teraz zobaczymy, co zagra przeciwnik. Na pewno sytuacja jest trudna, bo król jest nieco w potrzasku. Zauważmy, pola, na które, może na które nie może ruszyć król, to są te pola i wieża. Może ruszyć oczywiście na G8, ale to się wiąże z zagraniem wieżą, na przykład na E8, z szachem. I zdobywam Hetmana, więc tutaj sytuacja by się wyjaśniła. Dosyć szybko. No, i cóż, co jest właśnie fajne w speedrunie, że jak ja zakończę ten cały, 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 cały proces gry w speedla, speedrunie, to cały ranking, który przeciwnicy moi stracili, zostanie im zwrócony automatycznie. Więc to nie jest krzywdzące, mam nadzieję. Ranking zostanie zwrócony i takie, takie speedruny robią różne, różne osoby. Także wiem, że Wam się ta seria podoba. Okej, okay, słuchajcie Wieża E7, podwójny szach Król ucieka tutaj Hetman E4 Król zagrywa na H6 I wieża E6, będę matował Tak, wieża E6 Na pewno tego ruchu przeciwnik nie dostrzegł No, tak mi się wydaje To jest podwójny szach, więc nie można zbić Ani wieży, ani Hetmana Ciężkie figury grają Król raczej musi iść na G6 Bo jak pójdzie na F6, to dostanie mata na E6 Bardzo nieprzyjemny mat i tak, król idzie sobie teraz tutaj na G6, ja daję szacha. Król zagrywa na H5 może jeszcze zagrać. O, no to tutaj jest mat. No to to jest mat na E6. Ok, pos poszło dosyć, dosyć gładko. Lecimy dalej. No dobrze, gramy czarnymi, przeciwnik 965, E4, jakiego debiutu tutaj jeszcze nie graliśmy? Sycyl był. Pewne rzeczy będą się powtarzać. Karokana chyba jeszcze nie graliśmy. Zagramy sobie C6. No i teraz co po karokanie. Właśnie częsty błąd osób początkujących, to się zdarza nawet po ruchu E6, czyli obronie francuskiej. Ja tutaj sobie po prostu zagrywam D5 i atakuję stępem figurę, więc to nie może być dobre posunięcie. Nie polecam tak grać, tylko wyprowadzić najpierw skoczki. No dobra, tutaj wybijam oczywiście koniec B3, okej. Okay. No, jak daję przeciwnik centrum, no to chyba z tego skorzystam. Wyprowadzę sobie pionka po prostu na E5 i to już nie wygląda jak typowy karokan, tylko jak w sumie nie wiem co. I po prostu mam tutaj pionki w centrum C3. Ok, zamiar tego posunięcia jest taki, żeby zagrać po prostu posunięcie D4. Czy ja mogę to jakoś wykorzystać? Chodzi mi po głowie ruch Hetman G5, ale tutaj przeciwnik mi zbije pionkę i będzie bronił na G2. Za szybko bym chciał wygrać. Posunięcie E4 jest bez sensu, bo jak jakie zagram i tutaj teraz ja zbiję w przelocie, chociaż nie muszę zbić. Jak zagram tu, on mi zagra tak. Może jakoś inaczej. Może Hetman A5. Ja po takim ruchu tutaj zbiję Hetman, ale to jest chyba bez sensu. Raczej trzeba próbować grać normalne szachy. Hmm, a może jakoś spróbować go załatwić. Posunięcie D4 wydawałoby się sensowne, ale otworzę trochę gońca. Nie, no ja myślę, że po prostu wyprowadźmy dalej figury. Nie kombinujmy za dużo. Ok, widzimy przeciwnik ma inne plany. Skoczek E2. Dobra. Skoczek E2, no więc wyprowadźmy po prostu skoczka kolejnego. Nie kombinujmy. Jak zagra sobie takie posunięcie, to ja wtedy mogę tego pionka na przykład przepchać i zablokuję troszeczkę tego gońca. Jak ustawię sobie tego gońca na D6, to będzie fajnie tutaj prześwit robił ten goniec. No dobra, gram goniec D6 z tego względu, żeby też szybko schować króla. To też jest istotne w tym wypadku. Nie nastawiam się mocno na atak. Okej, okay, tutaj e, już można zastosować fajną taktykę. Zwróćmy uwagę, goniec zagrał na G5, związał mi skoczka. I e, w tym układzie stosujemy fajną taktykę, która jest dosyć prosta i taka... Mm, no myślę, że często stosowana, a mianowicie goniec bije na h2, jak król zbija, gram skoczek g4 i odbijam gońca. I jeszcze są ataki matowe, więc goniec h2 w tym wypadku działa na pewno. Skoczek zagrywa na g4, nic nie może tutaj zbić skoczka. Skoczek jest broniony. No i oczywiście odbijam gońca i zaplanuję sobie hetman h4 z próbą dania mata przeciwnikowi. Dlaczego by nie? Fajne jest też to, że mogę zrobić szybko roszadę. To jest bardzo istotne. Dobra, jak zagram tak, on zagra wieżą, ja dam szacha, on tutaj i dalej nie, nie zaprogresuje. Więc w tym wypadku stwierdzę, że zrobię sobie po prostu roszadę. Schowam króla. Nie będę chciał dać szybko mata, bo zakładam, że przeciwnik zagra wieża E1, a y, jeszcze mogę sobie tutaj o właśnie, zobaczcie, f3, daliśmy szansę przeciwnikowi na popełnienie błędu. Dlaczego? Hetmanet 3 szach, daje szacha. Król idzie na h1, daje szacha, a potem mata na h2. Więc tutaj y, wykorzystujemy błędy przeciwników. Odsłaniają króla, dajemy szacha na h6, król g1 raczej. Jeszcze oczywiście zasłona skoczkiem, no i jest mat na h2. No dobra, mamy to y, i kolejna partia. No dobrze, graliśmy E4. No, D4 chyba jeszcze w ogóle nie grałem. Dobrze, skoczek F6. Przeciwnik chyba wie o co chodzi. Gramy C4. Zobaczymy, jaki debiut tutaj zagra. D6 dobrze. Skoczek na C3 Czy E5 jest możliwy? Znaczy E5 jest taki ruch Obrona królewsko-indyjska dobra, dobra, zobaczymy, spróbujemy zostawić pułapkę na przeciwnika Ciekawy jestem, czy on się w nią złapie Skoro gra taki schemat To obronę królewsko-indyjską na pewno kojarzy Zagram goniec E2 I goniec G5 To taki jest system Aberbacha I tutaj często się gra E5 Znaczy nie w tej sytuacji, ale zwykle w królewsko indyjskiej gra się ruch E5 No i teraz Jak ten ruch zostanie zagrany To ja zdobywam przewagę Zaraz wam pokażę jaką, o ile ten ruch nastąpi. Tutaj, raczej, H6 jest dobre. Tutaj też jest dobre C5, jeśli chodzi o teorię debiutów. Jest E5, czyli wpadł przeciwnik w pułapkę. Pułapka polega na tym, że zbijam to wszystko do końca. Przeciwnik odbija, wybijam hetmana zdecydowanie, wieża odbija i działam na tym związaniu. E, przy tym związaniu jeszcze wybijam tego skoczka, bo to jest konkret i skoczek d5. Zauważmy, atakuje gońca, atakuje pionka ze zdobyciem jakości co najmniej. Najlepszą odpowiedzią to jest skoczek d7, żeby obronić gońca. Ja po prostu zbijam pionka, wracam skoczkiem i tak ta, wygląd i tak ta pułapka wygląda. No Przeciwnik nie dostrzegł, więc zbijam na c7 i zdobywam po prostu wierzę. Tutaj skoczek a6 byłby chyba najlepszy z tego względu, że jak zbijam wieże, to już tym skoczkiem nie mam powrotu, ale o. Okej, okay, 11 ruchów. Przeciwnik poddał. No dobra, czyli widzimy, że przeciwnik zrezygnował, bo traci po prostu tutaj materiał. No dobrze, szukamy sobie kolejnej partii, kolejnego przeciwnika. Już mamy ranking 1037, jeśli chodzi o oponenta. Zagrajmy sobie w takim razie jeszcze raz E4, może jakiś inny debiut się pojawi ze strony przeciwnika. Może nie E5, o ruch D5. Obrona skandynawska, proszę bardzo. No to obrona skandynawska, raczej nie polecam grać obrony skandynawskiej czarnymi. No gdyż jest to taki debiut trudny, to jest jedno, a dwa, że... E, łatwo się gra to po prostu białymi. E, I dajemy białymi e, fajny rozwój. Skoczek F3, Hetman gra na D8. Oczywiście wśród szachistów taki debiut jest grany, e, ale rzadko. E, D4, oczywiście, gram sobie do centrum. Tutaj e, wszystko fajnie to zaczyna wyglądać. Mój plan jest taki, żeby wyprowadzić skoczka. O skoczek C6. No nie jest to dobry ruch. Na pewno nie jest to dobry ruch z prostego powodu. D D5 mogę od razu zagrać. Mogę też spróbować zastosować pułapkę, czyli goniec B7, związać skoczka, zagrać D5, ale wolę od razu to zagrać, żeby tego skoczka pomęczyć stępem. Ten pionek jest dobrze broniony. F4, ok, taki ruch mogę brać pod uwagę, ale chyba jeszcze nie teraz, bo. Odsłonię sobie trochę króla, tu przeciwnik będzie chciał grać e6, to może być dosyć istotne. Skoczek f3 za bardzo nie chcę zagrać, bo tutaj może mnie związać i dam mu opcję. Ewentualnie jeszcze rozważam te f4 mimo wszystko, ale skoczek g6, no i co dalej? I za bardzo dalej nie wiem co grać, może h3? W sumie jeszcze taki ruch skoczek e2, no nie wiem, może goniec f4, skoczek tutaj, goniec na g3? Może coś takiego. Zagrajmy sobie w ten sposób, dlatego że tutaj wyprowadzę sobie po prostu gońca. Skoczek i tak zagra na G6 prawdopodobnie, bo lepszego pola nie znajdzie. I goniec na G3. No i sobie stoję dobrze gońcem po tej diagonali g po tej diagonali H2B8. No, i w tym momencie tak, ruch E6, dobra, czyli walczy przeciwnik o centrum, zgoda. Goniec na B5, goniec tutaj, zbijam na E6, on mi zbija na B5, zbijam tutaj, zdobywam pionka i to wystarczy. I to wystarczy już na taką minimalną przewagę. Oczywiście ten ruch jest bez sensu, bo zbijam, zdobywam jeszcze więcej materiału. Goniec, o właśnie, zobaczcie, przeciwnik wpadł w pułapeczkę kolejną. Zbijam na C6, bo jeżeli odbiję, ja odbijam na końcu, jest szach i tam ginie wieża. Oczywiście, wymiana Hetmanów jest jak najbardziej tutaj korzystna dla osoby, która atakuje. E, widzimy teraz, już, e, no, to jest e, też koniec partii. E, niestety, ale e, mam nadzieję, że tego typu rzeczy e, Wam pomagają, e, żeby poziom gry podnosić. No, dobra, B6 zgoda. Przychodzi mi do głowy taki ruch, goniec B8. Ten ruch jest totalnie bez sensu. Bo jak wieża zbija, to gram C, c7, wtedy to ma sens, bo zdobywam tutaj wieżę i zdobywam Hetmana, ale z drugiej strony, zobaczcie, goniec b8 może być ciekawe, bo c7 się oczywiście narzuca, król e7, a i goniec c6 i zdobywam po prostu wieżę. Dobra, to będzie chyba proste, ale goniec b8 tak troszeczkę komicznie to wygląda, ale może zagram. Zagram tak, bo okazji takich jest bardzo mało. Pytanie, czy jeszcze to nie wygrywa szybciej, król e7... Tutaj mogę dać szacha, mogę zbić końca, nie skoczek broni, więc to za bardzo chyba nie działa. No dobra, koniec B8, no co, co zagrać w sobie, nie wiem. Goniec B8, wygląda, nie, nie kombinujmy C6, nie możemy się też znęcać nad przeciwnikiem, jeżeli ma, wiemy, że już wygrywamy. Grajmy po prostu twardo i konkretnie. Król 7 musi zagrać, goniec C6 i po prostu ta wieża ginie. Więc tutaj chyba nie ma innej... E, mam nadzieję, że nie ma lepszej możliwości jak to co zagraliśmy, więc to chyba działa dobrze. No i teraz co zagra mój przeciwnik. Jestem ciekawy, co tutaj się teraz wydarzy. Jakby w ogóle skoczek stał na F6, to można by było dać po prostu mata na D6. Jeszcze taka istnieje szansa, że zagra skoczkiem, no ale tu już po prostu jest strata wieży, co jest ogromną stratą i dużą przewagą po stronie białych. Także zauważmy, że jak czasami mamy akcję taką, że możemy od razu przeciwnika spróbować, no, oszukać w pozytywnym słowa tego znaczeniu. To, to wtedy staramy się to wykorzystać, jeżeli dostrzegamy, oczywiście, opcję. No dobrze, i co ten mój przeciwnik teraz tutaj będzie chciał zrobić? Tak się zastanawiam. Długo myśli. Oczywiście warto też grać w szachy do końca. Szczególnie na poziomie, jak się zaczyna grać w szachy, polecam. Nawet jak ma się samego króla. To zawsze istnieje możliwość zrobienia pata, uratowania partii. Ale. Jeszcze jest bardzo ważny aspekt, taki, że my w ten sposób dostrzegamy jakieś różne taktyki, nawet jak mamy mniej materiału. Więc, zobaczcie, jest jednak skoczek F6. wieża już mnie nie interesuje. Wolę dać mata na D6. Ok, mamy ranking 1052, 200, 202 oczka zyskane. Na razie żadnej partii przegranej. E, zapraszam Was do kolejnej części, ta jest drugą. E, trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do zobaczenia, cześć.